pracuję w zawodzie zaczynając od fotonu od 1983 roku. No, w fotonie pracowałam na dziale konfekcji na samym początku, później były inne działy. W roku 1985 udało mi się wyjechać w ramach współpracy, gdyż foton współpracował z filmfabryk Orvo, do byłego NRD. Tam pracowałam przez okres 4 lat. No tutaj na Podwalu ten zakład to istnieje już od lat tam 95. Ja tutaj przeszłam gdzieś w latach 2000-2001. Miałam możliwość tutaj pracy. Tutaj żeśmy zaczęli się rozwijać, są maszyny cyfrowe. No, specyfiką tego zakładu to jest przede wszystkim zdjęcia dowodowe, paszportowe, legitymacyjne, robienie reprodukcji, czyli odnawianie starych zdjęć. No, dalej kontynuujemy tutaj sprzedaż materiałów FOM-owskich, czarno-białych. No, takim dużym artystą, to znaczy no, wielkim moim zdaniem artystą jest pan Rygiel, który tutaj między innymi zaopatruje się w materiały czarno-białe, papiery i chemię. Pan Zegarliński, pan Maziec tutaj przychodził, no wielu artystów. Ja w ogóle to nie jestem z wykształcenia fotografem, to jak gdyby jest moja pasja. Lubię to robić, lubię fotografię artystyczną, przyrodniczą. No i jeszcze takim moim największym marzeniem to jest przejść do fotografii starej, tradycyjnej. To będzie cały czas się zmieniało, ale też wymaga to, co widzieliśmy tutaj również, i podążania za trendami, i edukowania się. Jestem pełen podziwu, pełen szacunku, że to są wielu tych ludzi, to są ci, o którym się rozmawiali, i to historycznie się potwierdza. To są ludzie z przyuczenia. Ja zresztą sam o sobie mogę powiedzieć, że ja do zawodu fotochemika się tylko przyuczyłem. Ja nie jestem fotochemikiem z wykształcenia, ale 14 lat pracy w fotonie, w kontynuatorze Alfy, dało mi przepustkę do pracy Fujifilm w Konica Minolta czy w Canonie. I obserwacja, bycie. I tam obserwowałem cały czas. Obserwowanie. W każdej dziedzinie, panie Adamie. Poszerzają, niech mają coraz lepsze sprzęty, ale cały czas w tej swojej kreacji byli wolni. Pięknie. Byli wolni, niezależni, czyli byliby własnym związkiem zawodowym, po prostu samodzielni, samorządni, niezależni. Tak, a ja w swojej pracy. Tak, jeszcze dodał, jeżeli można uzupełnić, żeby ten kunszt zawodowy, jaki osiągnęli, mogli przekazywać dalej. Dzisiejszemu pokoleniu tego bardzo brakuje relacji mistrz i uczeń. To jest to. I te zakłady, te tradycyjne, które kiedyś przyjmowały do przyuczenia zawodu. Ja dawałem taki przykład, wiesz, panie Adamie, że byłem na imprezie 40-lecia pracowniczki w zakładzie zaprzyjaźnionym, która obchodziła 40-lecie urodzin swoich i 25-lecie pracy w tym zakładzie, cały czas pracując, aż zaczynała jako uczennica. Cóż za rozwój. I to jest bardzo też ważne, czyli kształcenie, i mówię, to żeby, tak, i jeszcze jedna rzecz, co jest bardzo niebezpieczne w działalności zakładów. Tego im życzę, żeby mieli sukcesorów, bo przykłady tutaj pokazane również pokazywały tej fotografii, że nagle ktoś tutaj z tych bohaterów, i takich bohaterów, to my tu mówimy o tych bohaterach, to jest 6 bohaterek tych fotografistek, to 6 takich bohaterów są setki, gdzie nagle stoisz pod ścianą, bo nie masz sukcesora. Nikt tego w rodzinie nie chce kontynuować. Tutaj mamy przykład wielopokoleniowy, 4. pokolenie, tam są 2., 3., ale są takie, że 1. i się kończy. Tak, bo jest to związane z wolnością. Tak. Nie każdy chce, tak. Ale trzeba o to dbać. No właśnie, i tutaj to jest też istotne, żeby ta marka, powiedzmy, jeżeli tą markę, jestem na ulicy, jak podkreślaliśmy, zakład istniał, i tam, żeby ten szyld, zakład fotograficzny,
pana Krzysia, pana Rysia, pana Zbysia, powiedzmy, trwał latami. Dziękuję.